To jedna z największych inwestycji przeprowadzanych w Czcionce w ostatnich latach. Głównie dzięki unijnej dotacji centrum miasta zostanie przebudowane. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych. Prace trwają. Tam kiedyś stał czołg radziecki, a to mi przypomina wyrzuty Katisz. To jest taki bunkier, coś w tym rodzaju, nie? Ta strefa okej, ale to taki budynek, który chyba nie będzie do końca wizytówką naszego miasta. Dopiero jak będzie efekt końcowy, to się zobaczy. No trudno teraz coś powiedzieć. Takie coś jeszcze my nie widzieli w Czcionce. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w sierpniu. Jednak okazało się, że trzeba zaprojektować dodatkową infrastrukturę. Projekt częściowo nie uwzględnia ławek, stojaków dla rowerów, instalacji do odprowadzania wody deszczowej czy dodatkowej zieleni. Wszystko to trzeba było nanieść na projekt, stąd opóźnienie. Miejsce to będzie spełniało szczególną rolę. Będzie takim sercem Czcionki, mam nadzieję, które będą tworzyły zarówno Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury jako podmiot partner projektu i podmiot zarządzający tym obiektem, jak i też podmioty ekonomii społecznej, które zostaną wyłonione tutaj w postępowaniu takim konkursowym. Przebudowa placu zakończy się w grudniu.